Cześć! Zapraszam Was na 62. z cyklu filmów, dzięki którym poznacie podstawy języka niemieckiego. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być z naszymi odcinkami na bieżąco, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o tym, kiedy zastosować rodzajnik określony, kiedy nieokreślony, a kiedy opuścić ten rodzajnik. A dziś zajmiemy się rzeczownikami złożonymi. Na początek jednak sprawdźmy sobie zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poprosiłam, byście w wykropkowane miejsca wstawili odpowiedni rodzajnik. Określony, nieokreślony lub opuścili ten rodzajnik. Sprawdźmy, jak powinny wyglądać te zdania. Pierwsze zdanie. Ich wollte einmal Lehrer werden. Czyli ja chciałem kiedyś zostać lekarzem. Drugie. Das ist das Buch, das ich kaufen will. To jest książka, którą chcę kupić. I trzecie. Ein Fisch ist auch ein Tier. Ryba jest także zwierzęciem. Teraz możemy przejść do naszej dzisiejszej lekcji, czyli rzeczowników złożonych. Nie wiem, czy wiecie, ale w języku niemieckim, znając takie bardzo podstawowe słówka, można na ich bazie utworzyć bardziej zaawansowane, bardziej złożone. I my dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi rzeczownikami. Popatrzmy na przykłady rzeczowników złożonych. Die Bahn, czyli kolej, plus der Hof, dziedziniec, to der Bahnhof, czyli dworzec. Das Jahr, rok, die Zeit, czas, to razem die Jahreszeit, czyli pora roku. Schlafen, spać, plus das Zimmer, czyli pokój, to das Schlafzimmer, czyli sypialnia. Die Stadt, miasto, plus das Zentrum, czyli centrum, to das Stadtzentrum, czyli centrum miasta. Die Woche, to tydzień, i das Ende, koniec, daje nam das Wochenende, czyli weekend, inaczej koniec tygodnia. Poszczególne części rzeczownika złożonego mogą łączyć się bezpośrednio lub poprzez pewne cząstki, jak s, n, jak w przypadku Wochenende, n, r czy s, jak w przykładzie z Jahreszeit. Rodzaj rzeczownika uzależniony jest zawsze od ostatniego członu. To znaczy, że na przykład der Bahnhof jest rodzaju męskiego dzięki jego drugiemu członowi, der Hof. To der Hof zdeterminował w tym słowie rodzajnik. Jeżeli chodzi natomiast o znaczenie, tłumaczymy najpierw ostatnią część wyrazu. To jest wyraz podstawowy. Reszta to wyrazy określające, na przykład Stadtzentrum, czyli centrum miasta. Istnieje pewna grupa rzeczowników złożonych, których części składowe nie wyjaśniają nam do końca znaczenia. Te rzeczowniki odnoszą się przede wszystkim do osób i są w większości nacechowane negatywnie. Myślę, że niektóre z nich są naprawdę śmieszne. Popatrzmy na ich przykłady. Weźmy sobie na przykład der Angsthase. Der Angsthase to tchórz. Składa się z die Angst, czyli strachu, i der Hase, czyli zająca. W dosłownym tłumaczeniu wychodzi, że tchórz w języku niemieckim to tak naprawdę strachliwy zając. Mamy też na przykład der Dummkopf. Dumm to głupi. Der Kopf to głowa. Czyli der Dummkopf, głupiec. To tak naprawdę po prostu głupia głowa. Der Glückspilz. To szczęściarz. Szczęściarz składa się z das Glück, szczęścia, i der Pilz,
czyli grzyba. Szczęśliwy grzyb. Potem mamy chyba moje ulubione. Der Schützenjäger, czyli kobieciarz, babiarz. Die Schürze to kuchenny fartuch, a der Jäger to myśliwy. Czyli der Schützenjäger to tak naprawdę myśliwy kuchennych fartuchów. I ostatnie, der Pechvogel. Das Pech to pech, a der Vogel to ptak, czyli nie pechowiec, a pechowy ptak. Der Angsthase, tchórz. Der Dummkopf, głupiec. Der Glückspilz, szczęściarz. Der Schürzenjäger, kobieciarz, babiarz. Der Pechvogel, pechowiec. No to teraz pora na moją ulubioną część, czyli zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poproszę, byście dokończyli zdanie odpowiednimi rzeczownikami złożonymi. Ein Zimmer für Gäste ist... Eine Hose zum Baden ist... Der weiße Wein ist. Następną lekcję rozpoczniemy sobie oczywiście od sprawdzenia tego zadania domowego. Was zachęcam do zapisywania odpowiedzi w komentarzach oraz do zasubskrybowania naszego kanału, a także nie zapomnijcie obejrzeć naszego poprzedniego odcinka. A my widzimy się już niebawem. Cześć!